Moje zdanie takie, patrząc tutaj od gminy, zaczynając do rady, do wójta. Ludzie. Nie wiem, jak w tej gminie tam pracować, jak tam być, jak na to wszystko patrzeć. To jest rządów paru, kilku rządów, każdy ma swoją rację, nie wiem. I teraz następną rzecz chciałbym poruszyć, którą najbardziej tu chyba z tego wszystkiego jest. Teraz jeszcze zapytam was, ile wy jeszcze razy macie tej parodii tutaj wygrywać? 3-4 do końca sesji waszego pobytu? Nie ma wójta, nie ma sesji. Jest wójt, nie ma rady. Jeśli było was 15, została garść na siłę utrzymana. Po co to wszystko? Uwiązane. Teraz tak, tutaj się zorientowałem na temat tego, tych podpisów, jak jest oceniana rada, jak jest oceniany wójt. I teraz, gdyby przyszło do wyborów, a myślę, że dojdzie, bo już tego bałaganu wszyscy mamy tak. I tak, jest w tej chwili tak, że rada to jest tak spalona, na wsiach wszędzie w koło, na zbliżajnie. Wójt, się to bywa. I teraz wy jeszcze tu wisicie, czarujecie jakimiś głupotami, nie wiadomo czym. Panie Romanowski, ja spokojnie, spokojnie. Panie Romanowski, proszę usiąść. Spokojnie. Panie Romanowski, proszę usiąść. Ja jeszcze nie skończę. Dokąd sesji pan nie utrzyma prawa? Ty głos? To takie prawo. Proszę, panie Wiesiński, jakie prawo ma przewodniczący? Ja bym sobie rząd. Ja bym sobie rząd. Panie rząd. Proszę usiąść. I to za tym, żeby Romanowski skończył. Niech się wypowie. Czy pan jest za? Robię przerwę. Wiecie pan, co to wyjdzie? Pan ucieka, już w tej chwili się boi pan prawdy. Tak? Ja od początku panu mówiłem, że pan jest zbędny tutaj w tej razie. Zacząłeś pan ze mną wojnę. Dobrze. Ja teraz panu wygarnę to. I od początku spokojnie, spokojnie panie przewodniczący, tu są wszyscy. Proszę usiąść. Nie muszę. I teraz tak, ja od początku byłem panu przeciwny. Pan był jedną kadencję, pokazał co pan umiesz, drugą dokończył. Panie Romanowski, czy chciałbym przyjść na poprzedniej kadencji i z ojcem rozmawiać? Dobrze, ja widzę pana w tej chwili. Teraz panie przewodniczący, zacznijmy od sprawy, początek tego wszystkiego. Się zaczęło od pana wojny z wójtem. Do dzisiaj. I teraz tak. W tej chwili mamy wodę każdy wie jaką. Już czarna leci. Ale to pan nie mi protesty do rady. A po co pan jest? Pytam. Ale nie mi pan protesty do rady. Pan są byliś pojęcia. Pan chce, żeby rada dała panu wodę? Trzymajcie. I teraz tak, proszę pana. U nas już nie ma tak, że w jakichś innych gminach ktoś się trafi, ktoś chce rządzić. U nas nie. U nas tak jest, że by się trafił wójt, nie wiadomo skąd chciał coś zrobić i tak nie zrobi. Nie ma szans. Bo jest przeciw od razu. Tak. Się nie śmiej pan. I teraz proszę pana taka sprawa. I czy my coś z tego wszystkiego, co tutaj wisiało po tamtym wójcie, coś naprawiliśmy? Powiedz pan. Oczyszczalnia ścieków coś poprawiamy? Nie. Był remont zrobiony za poprzedniej kadencji. Tak? I tak. Który w ogóle nie działa do dziś. I teraz panie, ja się nie znam na tym, na panie przewodniczący, spokojnie, majątek. Jak to spokojnie? Panie Romanowski, przewodniczący w każdej chwili ma prawo zabrać głos i panu odebrać głos. Ja jakoś pan nie wyrzucił, kiedyś pan nawet policjanta dla mnie wystawił i nie wyrzucił mnie, to ja mogę pan. Teraz następną rzecz panu powiem. To pan wójt, zresztą był szkoda, że go nie ma, już ja na niego też wielki patrz pan.